karty i potem. Jeszcze światło. Przodem do kamery. I poszła lampa. Już możemy? Można. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej posłów Konfederacji. Z nami poseł Konrad Berkowicz i poseł Artur Dziambor. I na dzisiejszej konferencji panowie posłowie przedstawią stanowisko Konfederacji w sprawie zmian w sądownictwie, w sprawie tej całej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj i w ostatnich dniach i na tym posiedzeniu Sejmu. I przedstawią stanowisko, jakie Konfederacja będzie przez cały czas zajmowała, jeśli chodzi o ten problem. Proszę posła Berkowicza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, sprawa jest dużo bardziej ogólna, więc ja zacznę od spraw ogólnych. Otóż w Polsce od bardzo dawna, nie chodzi tu o rządy PiS-u, nie ma trójpodziału władz. To rząd de facto pisze ustawy, później maszynka do głosowania w postaci 250 posłów partii rządzącej karnie przegłosowuje tę ustawę po to, żeby rząd mógł wykonywać napisaną przez siebie ustawę. Mamy więc dwupodział władz, z jednej strony władzę ustawodawczo-wykonawczą, a z drugiej strony władzę sądowniczą. I to, co dzisiaj widzimy na ulicach polskich miast, w polskim Sejmie, to walka dwóch kast o władzę nad ustawą sądowniczą. My oczywiście jako Konfederacja w tym sporze nie stajemy po żadnej stronie, dlatego że przedmiot tego sporu jest wysoce niewłaściwy. Nie chodzi bowiem o to, kto będzie dzierżył władzę nad sądami w Polsce, ale o to, żeby sądownictwo w Polsce było prawdziwie niezależne. A żeby sądownictwo w Polsce było wreszcie prawdziwie niezależne, nie wystarczą ani drobne zmiany, czy zmiany przede wszystkim personalne, a takich dokonuje Prawo i Sprawiedliwość, ani nie wystarczy do tego powstrzymywanie wszelkich zmian, a to robi tak zwana totalna opozycja, udając, że przed Prawem i Sprawiedliwością z sądami w Polsce było wszystko w porządku. Żeby przywrócić niezależność polskich sądów, trzeba niestety przeprowadzić gruntowną reformę, gruntowną zmianę systemu sprawiedliwości i za taką zmianą opowiada się Konfederacja. Konfederacja też niezmiennie opowiada się za suwerennością Polski, a więc niezależnością polskich instytucji, zwłaszcza tak kluczowej jak instytucja sądownictwa, od instytucji zewnętrznych, w szczególności instytucji Unii Europejskiej. Niestety ta ustawa PiS-u jest gniotem legislacyjnym i tej sytuacji nie poprawi, zresztą sytuacji, której jest winien PiS, bo to przecież PiS doprowadził do tego, że funkcjonuje w Polsce traktat lizboński, który uzależnił nas od instytucji Unii Europejskiej. Suwerenność Polski jest bardzo ważna dla polskiego sądownictwa, bo sądownictwo niezależne to jest przede wszystkim sądownictwo niezależne nie tylko od partii rządzącej, jaka by ona nie była, to jest oczywiste, ale sądownictwo niezależne od instytucji zewnętrznych, w szczególności instytucji parapaństwa, jakim jest Unia Europejska. I o taką prawdziwą niezależność Konfederacja będzie walczyć, przedkładając w przyszłości konkretne zmiany gruntownej przebudowy systemu sprawiedliwości zamiast jakichś kosmetycznych zmian na gnijącym organizmie. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu pana posła Dziambora. Proszę państwa, Konfederacja do tych wyborów szła z bardzo konkretnym programem dotyczącym sądownictwa. W naszym programie była parametryzacja sądów, był asystent dla każdego sędziego po to, żeby sprawy mniejsze były rozpatrywane szybciej. Było wymuszenie rozpatrywania spraw w jak najszybszym możliwym terminie. Mówiliśmy o takim umownym miesiącu. Była całkowita zmiana tego, do czego w tym momencie doprowadzono, ponieważ sprawy sądowe w Polsce, największą bolączką ich jest to, że one są strasznie przewlekłe i dokładnie tak, jak się czeka dzisiaj na lekarza, specjalistę, dokładnie tak długo czeka się na rozpatrzenie swojej sprawy. W tym czasie, kiedy się czeka, firma, która jest na przykład w trakcie sprawy, może już zdążyć upaść i tak naprawdę prowadzi to do kolosalnych problemów osobistych, że te sądy działają w taki sposób, w jaki działają. Zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, nie są zmianami żadnymi poza personalnymi. Widzimy tutaj w tym momencie gigantyczny skok na sądownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które sprawuje i będzie sprawowało władzę przez następne 3,5 roku jeszcze ponad. Natomiast niestety, widzimy, że zmiany, do których chcą doprowadzić, będą bardzo trudne do wycofania. W związku z czym przeciwko tej ustawie trzeba się opowiedzieć. Trzeba powiedzieć tak, że to nie jest dobra ustawa, to nie jest dobry pomysł. Z drugiej strony nie zgadzamy się na to, co serwuje nam opozycja totalna,
która mówi o słuchaniu się z kolei sądu unijnego. To jest dla nas oczywiste, że my powinniśmy tworzyć nasze prawa. Przed Sejmem dzisiaj, proszę Państwa, od północy, od 23, ja już byłem tutaj koło 23, stoi armia policjantów, ponieważ protestujący zarezerwowali sobie czas od północy do północy. Ci policjanci tam dzisiaj na służbie muszą stać i chronić Sejmu przed tłumem, który przyjdzie. Nie mogli sobie po prostu zrobić pikiety o jakiejś konkretnej porze, tylko zmusili naszych policjantów do tego, żeby tam stali i pilnowali wejścia do Sejmu. Wygląda to groteskowo, tak jakby sąd chciał się odgrodzić od obywateli policją, a tak nie powinno nigdy być. Proszę Państwa, nawołujemy Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby wycofało się z tej ustawy. Ta ustawa jest bublem, tak jak powiedział tutaj mój kolega Berkowicz. Ta ustawa nie powinna wejść na mównicę sejmową. Mamy nadzieję, że uda się o tej ustawie jakoś zapomnieć. Pan poseł Janusz Korwin. Koledzy powiedzieli już tyle, że właśnie mogę dodać tylko dwa zdania. Po pierwsze, to my jesteśmy nową opozycją totalną mówią, mówią taką. Skarci, bo tamte, to żeby sądy były pod klasy albo tym, albo tamtym, a my chcemy sądy niezależne od Unii Europejskiej. Po drugie, mówimy o opcji zerowej, czyli nie żeby wstecz zmieniać ustawę. Podawać sędziów, tylko trzeba zrobić nowe rozdanie i od nowa zrobić nabór sędziów i wtedy Unia Europejska nie będzie mogła już nic pisać. To tyle, dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Jedno pytanie o ten zespół do spraw legalizacji marihuany. Jest jeden z Konfederacji. Czy to jest jedyny taki wspólny z lewicą, który możecie Państwo do Konfederacji podjąć w Unii Sejmie? To my będziemy mówili. Nie do końca tak jest. Ja mam zamiar założyć zespół, który będzie miał właściwy program, to znaczy zespół do spraw dekryminalizacji marihuany, dlatego że pomysł, żeby była legalizowana, powoduje, że za chwilę lewica będzie dążyć do tego, żeby była opodatkowana, żeby powstała cała biurokracja wokół tego i tak dalej, i tak dalej. My chcemy, żeby po prostu przestać karać dorosłych ludzi za to, że robią ze swoim ciałem, co chcą i tyle. Szanowny panie redaktorze, sytuacja w tym momencie jest o tyle trudna, że my się dowiedzieliśmy o tym, że ten punkt programu wchodzi do Sejmu dosłownie wczoraj, a dzisiaj tak, w nocy, a dzisiaj dostaliśmy nowy plan. My tak naprawdę operujemy na bardzo szybkiej tej niewolnicy legislacyjnej, którą oni sobie wprowadzają. Prawo i Sprawiedliwość to jest ta ekipa, która wprowadza w tym momencie chaos. Oni oczywiście mają pretensje do sędziów, którzy posługują się swoją wykładnią prawa, natomiast jakiekolwiek zamykanie ust sędziów jest absolutnie niedopuszczalne w tym przypadku. Ta ustawa jest źle przygotowana. Jej zapisy są skandaliczne. Ona nie powinna przejść przez Sejm, nie powinna wejść na mównicę sejmową, dopóki nie zostanie może dopracowana. Możemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zrobić tam zapisy, żeby one miały sens. Natomiast niestety, tak jak tutaj powiedział i pan prezes, i pan Berkowicz, sytuacja sądownictwa wymaga zmiany całkowitej, tej, o której mówiła Konfederacja w kampanii wyborczej, a nie zmiany kosmetycznej, która polega na tym, że po prostu wymienimy jednych sędziów, których nie lubimy, na takich sędziów, których lubimy. Bo tylko to proponuje tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość. Brudny kasterek teraz. Tak, dokładnie. Nie ma więcej pytań. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.